dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. The bells on bobtail ring. Dzień dobry, moi kochani. Vlogmas numer 6 sobie odpuściłam, więc witam Was w vlogmasie numer 7. Kawa jest, buła jest, możemy zaczynać dzień. No i ten filmik. Zapraszam. Wreszcie udało mi się kupić coś na internecie, z czego jestem zadowolona. A cóż to takiego? Zobaczcie. Rękawiczki, jakiś prezencik, gwiazdka, czyli zaleciało świętami. Wy już pewnie wiecie, co to jest. A to jest moja zastroska do kuchni. Taka świąteczna, piękna i wreszcie jest coś zgodne z opisem. Czyli coś, co wyglądało na zdjęciu tak, jak wygląda po odbiorze. Ma prześliczny tu hawcik. Bardzo podoba mi się ten motyw, popiel. Wszystkie te hojneczki, saneczki, jakieś nogi jelenia. Nie jest cały, ale jest jego odrobina. Dobre wykonanie. Tutaj jeszcze jest ta gwiazdeczka na środku. Będzie tak sobie dyndała i za chwilę ubierzemy moje okno. I będziecie widzieć, jak to wygląda na oknie, jak się to prezentuje. I ja jestem w tej chwili już bardzo zadowolona z tego, jak to wygląda. Może w końcu nie wszystko jest takie beznadziejne na tym internecie, co? Przełamiemy tą złą passę, tą zasłonką. Dla tych, którzy pisali mi, że nie udało im się kupić krasnala, to wiadomość jest taka, że od czwartku znowu w Biedronce będą. Tu jeszcze macie takie, tylko to są te malutkie. A tu są te, które u mnie, o, ten gość, który tam siedzi. Także jak ktoś jeszcze nie kupił, a bardzo mu zależy, to od czwartku, proszę bardzo, będą jeszcze krasnale w Biedronce. Bo wiem, że na przykład moja sąsiadka nie kupiła, nie udało się jej kupić, była zła i zmartwiona, proszę bardzo. I jeszcze ktoś tam pisał, że nie kupił krasnala, także spoko. Od czwartku macie kolejną szansę na krasnale mniejsze czy większe, jakie Wam tam pasują, jakie Wam tam... Poza tym to jest dość ciekawa teraz ta oferta w Biedronce, bo no, takie stricte już pod święta. Zobaczcie, macie tu coś dla swoich zwierzaczków. Tu są bajki dla dzieci, ale ja Wam chciałam pokazać jeszcze momencik. Wiadomo, zabawki, ciąg dalszy. Tu macie takie kubeczki, kieliszeczki, jakieś obrusy macie. Tutaj macie roboty przeróżne, tak samo, o, foremki. Czyli takie już pod święta. Tu proszę, tu taki robot. O. Takie, tu coś, co będzie potrzebne Wam do wypieków, mówię Wam, bo ja dobrze wiecie, że ja się nie bawię takie pieczenie. Duże pieczenie, coś tam małego, ok, ale tam wielkich spraw nie piekę u mnie. Takie sprawy wypieka moja kuzynka. Dobrze się w tym bawi. Za chwilę Wam więcej o tym powiem. Także myślę, że dość interesująco. Te garczki są fajne. Ja lubię patelnię, bo na niej nic nie przywiera. Ja nie znoszę skrobać jajka z patelni. Słuchajcie, mogę dać masła, niektóre patelnie tak przywrzę jajko, że potem muszę odmaczać, kombinować, a z tych patelni właśnie schodzi. Przejedziesz tylko gąbeczką i pyk, i nie ma. Także Biedronka teraz ma dość ciekawą ofertę w tym tygodniu. Każdy coś tam znajdzie dla siebie. Moi kochani, to jest jakiś obłęd. Jest dzień. A ja, żeby Wam pokazać, włączyłam lampkę. To jest po prostu jakaś parodia. Chciałam Wam pokazać tą zasłonkę. Troszkę się odsunę, będziecie więcej widzieć. Więcej widzieć bałaganu, nie? Tak, bo tam są gary. Spoko, jesteśmy w kuchni. Były gary i będą gary. Chciałam Wam pokazać właśnie tą zasłonkę. Tak się to prezentuje. Jest bielutka, jest prześliczna. Oczywiście mój Fido hałasuje w tle. Dołożyłam sobie troszeczkę ozdób świątecznych. Widzicie, cukierki, mikołajek, kolejny mikołajek. I tak fajnie. Myślę, że ładna ta zasłonka jest. To też jest jedna właśnie z ozdób z Allegro. Fido. Chryste, panie, ten pies zawsze musi jeść wtedy, jak ja coś nagrywam. No ale dobra, nie mam czasu, żeby czekać, aż on zje i zabawi się i w ogóle.
Także tutaj położyłam sobie takiego jelonka. Ten domek świeci. On jest. Włącza się po prostu pod spodem i świeci. Tu jest taka drewniana choinka, którą się bardzo, bardzo podoba. W zeszłym roku kupiła ją dla mnie moja koleżanka. Tu na tea lighty. I tak to fajnie teraz wygląda. Powiem Wam, że nie wiedziałam, że mam aż tyle tych ozdób. W sensie nie to, bo za chwilę Wam pokażę taką półeczkę, która mieści się pod ladą. Tylko też jest tak źle to pokazać. Taka ta pogoda jest, nie wiem, jakaś nijaka i to światło jest takie, no nie bardzo. No nie wiem, no ale zobaczcie. Tak to wygląda. Mam nadzieję, że się komuś spodoba. No i z tym światłem to dzisiaj normalnie jestem zła. Słuchajcie, tu jest lada. Odsunę się troszeczkę, widzicie? Lada. I pod ladą zrobiłam sobie właśnie, z jednej strony mam szuflady, z tamtej strony mam szufladę, od której zawsze stoję, a po drugiej stronie mam właśnie takie otwarte. I tutaj sobie takie rzeczy położyłam. Tu jest cały bałagan, który zdjęłam wcześniej, który stał tu. A tutaj macie, tak wygląda to teraz. Tam jedna rzecz się świeci, mówię o tym. O, teraz to Wam zaświeciłam, żeby Wam pokazać tą choineczkę. I wszędzie, do każdej półeczki wsadziłam jakiś akcent świąteczny. Tu macie choinkę, widać tą choinkę, halo? Rany boskie, mówię Wam, żeby teraz coś pokazać, to jest po prostu jakiś obłęd. Tam siedzi ho, 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 Mikołaj. I taki domek, to też teraz w tym roku kupowany, o tam, tam. Tak, paluchem, bo nie ma tego jak pokazać. Tu jest moje ciasteczko, na, ciasteczko, pojemnik na ciasteczka, że mi się marzą ciasteczka, pierniczki. I taki aniołek też świąteczny, gwiazda, do tej gwiazdy tutaj jeszcze będę chciała coś wsadzić. Półeczka wyżej, no to macie właśnie na te tea lighty. Czemu ja to tak krzywą? O tak, o, o niebo lepiej. Tak, no u góry to zostały te pudełeczka, które były. Ale myślę, że wszystko tak fajnie to wygląda już teraz tak świątecznie. Będę chciała się Wam odsunąć, żeby Wam to jakoś pokazać. O. Tak, widać? Widać ladę, widać ladę. A tu cały bałagan, który zdjęłam. Także ja się zajmuję teraz, żeby to umyć i odnieść, odłożyć. I fajnie to wygląda, mi się podoba. Pomału kuchnia zaczyna taki świąteczny wyraz mieć. Tym razem w tle hałasuje chomik. I tak cały czas, słuchajcie. Także na mojej maszynie jeszcze wylądował taki świąteczny witrażek. A tu pani Łosiowa. Chyba Łosiowa, nie? W szaliku. I też myślę, że tak fajnie. Taki mały kącik, ale coś tam świątecznego dodane. I tak jest właśnie w całym moim domu, że wszędzie jest gdzieś ten akcent tych świąt już pomału, tak się pomału rozkręca. Więc proszę, tak wygląda moja maszyna tu. I też fajnie. Były pytania o kocyk. Ja bym się zdawał, że mówiłam, że to jest kocyk z TXM. To jest, ten kocyk jest jednostronny. Bardzo, bardzo przyjemny, milusi. No i ja sobie go tak rzuciłam na to łóżko, na tą sofę w zasadzie, z tymi poduszkami. No słuchajcie, takie małe, bo piszecie mi, że pierdoły, że ja lubię pierdoły, no ale te pierdoły właśnie sprawiają to, że jest przytulnie, że jest miło. Fakt, jest ścierania kurzy, jest roboty przy tym. No ale ja właśnie tak najbardziej lubię, jak jest tak przytulnie. Ja nie lubię takich muzealnych, wiecie, takich pustych pomieszczeń. No to nie jest mój styl. Ja lubię, jak jest coś tam się dzieje, coś się zmienia razem, czy właśnie tak jak teraz na święta, czy razem z porą roku. Także tak wygląda mój dom. No, ja staram się, żebym ja się dobrze czuła, żeby się moi domownicy czuli. No nie, ja wiem, że nie każdy lubi takie rzeczy, że są ludzie, którzy lubią, jak jest pusto, jak nawet mebli nie ma, albo są tak bardzo skąpo poukładane te meble. No ja lubię przytulność i u mnie to w każdym kącie coś jest, także tak wygląda mój dom. Ja tak lubię. A teraz będzie coś dla mam, takich dzieciaków jak moja Emilia. Emilia między innymi prezentami wczoraj dostała od Mikołaja taką książeczkę. Jak widzicie, tutaj jest dużo takich białych miejsc. A dlaczego? Bo do zestawu był dołączony właśnie w tym miejscu taki flamaster, do którego wlewamy wodę. I słuchajcie, ja sobie tu kropnęłam. Tylko nie wiem, dlaczego teraz to się tak bardzo bogato leje ta woda, ale zobaczcie, co się stanie.
to wszystko za chwilę ładnie po prostu się maluje wodą. O, tak Wam to powiem. I proszę, pojawia się gościu. Pojawiają się kolorki. Bardzo fajny pomysł. Emilia wczoraj miała moc zabawy, ona to malowała. Tylko jak to wyschnie, to to wszystko znika. Woda wyparowuje i obraz już staje się znowu przezroczysty, biały. Widzicie, jak ładnie nabrał kolorów? I po prostu dziecko może malować kolejny raz. Emilia wczoraj cały wieczór tą książeczkę pięknie, ładnie malowała. Nic jej się nie stało, troszeczkę się powyginała. O, zaraz Wam pokażę. O, tak, no bo wiadomo, dostało wody, to jednak jest papier, taka tektura twarda. Ale zabawy było moc, bo ta ciekawość, co, jaki kolor będzie mieć dana paczka, jak będzie wyglądał skrzacik, tutaj są bombki tego koloru i tak dużo tutaj przeróżnych tych obrazków jest. Także przepięknie się tutaj mi bawiła. No, oprócz tego czytałyśmy całą tą bajeczkę i Emilia lubi, bardzo lubi czytać książeczki, także taki fajny pomysł jeszcze Wam podsyłam. Tak wygląda książeczka i piszę właśnie z flamastrem, tu w tej chwili tak właśnie z tym flamastrem i dzieciaki mają super zabawę. No i żeby tradycji stało się zadość, otworzyłam szóstkę. To jest taka róża, bardzo delikatnie pachnąca, to jest chyba coś do kąpieli. Tak to jest, nie znać języka. Przetłumaczyłam sobie to, no to tak zrozumiałam, że to jest coś tam chyba do kąpieli. Bardzo delikatnie pachnie. A pod siódemką było body butter, czyli rozumiem, że to jest masło do ciała, balsam do ciała. Też delikatnie, tak ładnie waniliowo pachnie. Taki, powiem Wam, że całkiem spory jest ten. O, tak. To masełko. I taka piękna różyczka z miękkiego materiału. Była pod szóstką, a to było pod siódemką. A Emilia otworzy sobie, jak już przyjedzie. Słuchajcie, ja się z Wami żegnam w tym vlogmasie. Dobrej nocy, spokojnego wieczoru. Miłego dnia, nie wiem kiedy to oglądacie, także do zobaczenia w kolejnym. Pa! Jestem w końcu twarzą w twarz. Jak widzieliście, trochę namieszałam w tym domu, poprzenosiłam, poprzekładałam, dołożyłam. Ale niestety nie mogę Was ustawić z tamtej strony, bo tak świeci słońce, że całą moją twarz po prostu jakieś takie fale zalewają i w ogóle mnie nie widać. Także przeglądnęłam to, co nagrałam, a nagrałam trochę i się wkurzyłam, bo światło totalnie namieszało. Przywiozłam już Emilkę z przedszkola, bo ona miała dzisiaj Mikołaja. Dzieci miały Mikołajki w przedszkolu. Mikołaja, no? Tak Mikołajki się to nazywa. Ale Emila chciała, żebym ją zabrała przed obiadem, dlatego ją dzisiaj wzięłam tak troszeczkę inaczej niż zwykle. Wzięłam ją przed tym obiadem, przywiozła pakę, jest mega zadowolona, bawiła się tu już tymi zabawkami, które były tam w paczce. Jak zauważyliście, dostała też paczkę właśnie od swojego chrzestnego ojca, na pewno jeszcze przyjedzie chrzestna matka. Wiem, że Gosia też przygotowała dla niej, moja koleżanka, jakiegoś małego Mikołaja. No i od nas dostała też, także tyle prezentów doszło, tyle zabawek, słuchajcie, będzie sprzątania i układania. I co jeszcze Wam powiem? A właśnie, bo zapomnę. Słuchajcie, dzisiaj są urodziny Marcina Wielkowskiego. Chłopaku, wszystkiego najlepszego. Przede wszystkim dużo zdrowia, pogody ducha i samych prawdziwych przyjaciół wokół, takich sympatycznych ludzi, żebyś był szczęśliwy, o tak, bo ja wiem, że jesteś człowiekiem szczęśliwym i to jest szacun, ale żebyś miał jeszcze więcej tego szczęścia i żebyś tej pogody, ducha, żebyś nas mógł wszystkich obdarowywać, jak robisz to do tej pory. Także wszystkiego najlepszego dla Marcina dzisiaj. No to jest taki chłopak z grudnia, z zimnych miesięcy. W sumie moja Emilia jest 20 grudnia też, także też już niedługo będzie miała swoje 4 lata. Powiem Wam, że czuję się lepiej, choć wiem, nie wyglądam lepiej, ale puściło, to coś odpuściło. Jestem jeszcze zmęczona i dlatego zastanawiam się, żeby nagrywać te vlogmasy do Was
jednak co drugi dzień, bo tak jak nagrywałam przedtem, ja się lepiej czuję, Brianowi zajmuje to mniej czasu, bo jednak ten montaż cały zajmuje dużo czasu, on ma jeszcze naukę. Teraz dni są dużo krótsze, chciałabym, żeby wieczorami on jednak odpoczywał zamiast siedzenia w dalszym ciągu przed komputerem, żeby montować te filmiki. Także raczej przejdę do takiego dwudniowego nagrywania, co drugi dzień, o tak, tak powiem, co drugi dzień, bo dla mnie jest lepiej, ja się czuję lepiej, nie muszę, nie mam tej spiny takiej, że na siłę, a w sumie i Wam się na pewno lepiej mnie ogląda, kiedy robię to nie na siłę, a z radością, z ochotą. I oczywiście się rozłączam, na tym kończę ten dzień, żegnam się z Wami, mam nadzieję, że coś tam podpatrzycie, znowu coś Wam się u mnie spodoba, napiszecie komentarz. A i co do tych komentarzy, słuchajcie, nie jestem w stanie odpisywać bardzo na bieżąco, choć starałam się nadrobić. Tak, słyszycie szczekającego psa, który domaga się wejścia przed chwilą. Musiałam go wypuścić i tak obleciał cały dom i już szczeka. Nie jestem w stanie odpisać na wszystkie komentarze, bo jest ich naprawdę dużo. Jednak jak się nagrywa dzień w dzień, to codziennie jest 100 komentarzy. Piszecie jeszcze na Instagramie, piszecie jeszcze na Messengerze. No a ja mam tutaj cały czas jeszcze mnóstwo pracy. W domu, przy dzieciach, przy lekcjach online. Także ile mogę, tyle odpisuję. Nie obrażajcie się, ja tak chciałam powiedzieć. Cierpliwości, jeśli nie zdążę tego odpisać, to daję Wam serduszko, żebyście wiedzieli, że ja przeczytałam i ja wiem i w miarę możliwości odpisuję na bieżąco. Buziaki, idę wpuścić psa, bo za chwilę mi zamarznie. Pa!